Cześć moi drodzy, mamy godzinę 4:43 i lecimy na wakacje. Dokładnie tak moi drodzy, stwierdziliśmy z moimi rodzicami, moim bratem i jego dziewczyną, że w tym roku polecimy sobie na święta wielkanocne, bo jest taka okazja, jest możliwość, a teraz jak wiecie, latanie jest bardzo utrudnione, żeby gdziekolwiek móc sobie pojechać, także stwierdziliśmy, że sobie pojedziemy na święta i co? I ja już jestem spakowana i tak naprawdę ruszamy. Mamy już bilety, ale w ogóle swoją drogą, kochani, teraz jest bardzo fajna sprawa, bo na przykład robiliśmy testy jakieś wczoraj, coś takiego, przedwczoraj, jakoś tak. I słuchajcie, mojemu tacie wysłali w języku polskim, mimo to, że prosiliśmy o języku angielskim. I słuchajcie, można zrobić teraz na lotnisku test. Co prawda jest to test antygenowy, więc nie do każdego kraju można z nim wlecieć, ale akurat do kraju, do którego my lecimy, można, więc mój tata zrobił. I słuchajcie, 15 minut, 150 zł na lotnisku. W czym my płaciliśmy chyba 400, także naprawdę spoko sprawa, za te testy tutaj na lotnisku robią w 15 minut szybko i już ma się gotowy wynik, także fajna sprawa, chciałam powiedzieć, bo to jest naprawdę spoko. I dolecieliśmy, jesteśmy w Meksyku, czekamy właśnie na transport, który nas zawiezie do miejsca, gdzie wypożyczymy samochód. Zobaczcie, jak to jest pięknie i cieplutko. Ja stoję jeszcze w dresie i po prostu się gotuję, jest tak gorąco. Kochani, mamy już nasze autko, tutaj jest morskie, a tam jest w kolorze kupy. Mieliśmy mieć jedno takie duże, ale no niestety ta agencja, ten American Car Rental, nas trochę oszukali, ale mniejsza z tym, bo potrzebowaliśmy byle jakie tak naprawdę auto, bo nie będziemy jakoś sobie jeździć, nie wiadomo jakich wycieczek robić, przyszliśmy tutaj przede wszystkim zwiedzać, a auto to jest tylko taki dodatek, a teraz przyszliśmy się zatrzymać po coś do picia, bo mamy około 2 godziny drogi z Cancun do Tulum, także idę kupić coś dobrego do picia. Jakby ktoś się zastanawiał, jakie mają picia, to niezbyt jakieś różniące się od naszych. Tutaj jakieś soczki, picia, mają nawet, proszę bardzo, na stacji Jacka Daniel'sa w puszce. Czy coś jeszcze, jakieś kawki, wody smakowe, o smaku arbuzowym, to jest w sumie ciekawe. No, ale ja kupiłam sobie tylko Liptona i wodę, nie mam jakoś ochoty na nic więcej póki co. Pewnie później jeszcze zatrzymam w jakimś sklepie, będę testować jakiegoś marketu, a póki co lecimy dalej. Kochani, dotarliśmy. Ja już jestem w swoim pokoju. Pokażę Wam pokój, może najlepiej w ogóle jutro rano, bo dzisiaj jest już ciemno i po prostu nie będzie wszystkiego dobrze widać, a tymczasem ja się przebieram i lecimy coś zjeść, bo jesteśmy naprawdę bardzo głodni, a czekaliśmy strasznie długo na auto. Później jeszcze jak jechaliśmy do Tulum, to staliśmy w korku, jechaliśmy około 2 godziny, coś takiego. Także ja się przebieram, bo mam Jordany i po prostu się w nich topię i dresy. I co? I lecimy jeść. Hejka kochani, witam Was już drugiego dnia. Proszę bardzo, ja już jestem, jest rano, mamy około godzinę 8. Ja się obudziłam około godziny 7, ale sobie jeszcze siedziałam w łóżku, coś tam przeglądałam. Także teraz moi rodzice pojechali na zakupy, zrobić rzeczy na śniadanie, jakieś owoce pokupować i wszystko, bo ogólnie mamy dom, nie mamy tutaj żadnych wykupionych śniadań, mamy kuchnię, więc będziemy sobie gotować jakby sami. No i oprócz tego będziemy chodzić do jakichś restauracji tutaj takich pobliskich. Wczoraj, jak widzieliście, byliśmy też na taco, także bardzo fajnie. Ja wczoraj, jak wróciliśmy z tacosów, to się rozpakowałam, już wszystko posegregowałam, bo zostajemy tutaj na najbliższe 10 dni. Nigdzie się nie przenosimy. Mój brat jeszcze z jego dziewczyną Olą poszli pochodzić sobie tutaj po
po ośrodku, po hotelu, po tym tutaj całym miejscu ogarnąć, gdzie co jest. No a ja stwierdziłam, że za ten czas pokażę Wam, jak wygląda domek, bo skoro jest pusta chata, to skorzystam z tego po prostu. A więc tak, tutaj mamy takie wielkie drzwi wyjściowe. Pokażę Wam, co jest na zewnątrz, tylko nie wiem, jak to się... O! Na zewnątrz jest taki korytarz i w sumie to tak naprawdę tyle. Tutaj mamy salon, kanapa, telewizor wielki, z którego pewnie nawet nie będziemy korzystać, dywan, lustro, a w nim ja, roślinki, stół, kuchnia. Kuchnia w ogóle jest tak świetnie wyposażona, mamy tu dosłownie wszystko. Już są sztućce, talerze, pełno rzeczy, bidon nawet mamy z wodą. Tutaj lodówka, zamrażarka, schody, stół, jakieś takie piękne meksykańskie ozdoby. No i mamy też wyjście na taras. I co jest genialne, to że przy wszystkich drzwiach są zawsze siatki. I to jest świetne z racji, że jak byliśmy 2 lata temu w Meksyku, w 2019 to było chyba? Tak, w 2019, dobra, bo już straciłam trochę czasu przez tego całego COVID-a. To słuchajcie, była taka sytuacja, że mieliśmy jakby łazienkę taką na dworze pod gołym niebem, co jest genialne, ale mogły wchodzić różne zwierzęta i przyszedł nam taki wielki pająk, taki owłosiony, gruby, no taki wiecie, jak jakaś tarantula, coś w tym stylu. Nie znam się na pająkach, więc wam nie powiem, jaki to był, czy był jadowity, czy nie, ale był ogromny i jakbym go zobaczyła, ja go nie widziałam, ja go widziałam tylko na zdjęciu. No moja mama go chyba, albo mój tata go znalazł w nocy, także masakra. Jakbym go zobaczyła, to bym na 100% już nie zasnęła więcej w tym hotelu, także dobrze, że go nie widziałam. Także fajnie, że mamy te siatki. No i co, tutaj jest wyjście na taras. Na tarasie mamy hamaczki, tam jest mój pokój. Tu jest pokój Krystiana i Oli. Mamy tutaj jakieś siedzonka. No i taki widoczek tak naprawdę na dżunglę. I co, idziemy dalej. Pokażę Wam jeszcze, co jest tam, za tym zakrętem. Tutaj mamy jakieś takie drzwi z pomieszczeniem gospodarczym. Tutaj jest moja łazienka. Proszę bardzo. Tutaj mamy nawet taką siatę, że można też się kąpać na dworze, jakby. No i tutaj jest mój pokój. Nie puściłam łóżka jakoś pięknie, ale nieważne. Też mam wielki telewizor. Nie wiem, po co oni wszędzie stawiają te telewizory. Jest też klimatyzacja i wiatrak. Szafa. Mogę Wam z tym pokazać, jak wygląda szafa w środku. Proszę bardzo, tutaj są moje rzeczy, buty na dole, tam walizka, laptopik. Tutaj też jakieś rzeczy wiszą na wieszakach. Taras, ponownie. To jest to, co Wam pokazywałam tam wcześniej. I teraz lecimy dalej. Tutaj jest pokój Krystiana i Oli. Nie wiem, czy ja tam mogę wejść, czy oni nie mają z tego przypadkiem. Powiedzmy, że jest dość czysto, ale on wygląda dokładnie tak samo jak mój, tylko że mają jakby połączoną łazienkę, czyli jakby ja mam w dwóch osobnych pokojach, oni mają połączoną i mają troszkę większą, bo mają wannę. Ja tej wanny nie mam, mam tylko prysznic, także oni mają troszeczkę większy ten pokój. No i następnie wchodzimy schodami do góry. No i tutaj jest pokój moich, to jest w ogóle na górze tak ciepło, tutaj jest pokój moich rodziców. Proszę bardzo, oni mają w ogóle największy i mają też jakby osobny swój tarasik. Nie wiem, czy ja dam radę, czy mogę wyjść. Dam radę. O, proszę bardzo, mają swój tarasik i tutaj mają... Ej, ja tu jeszcze nie byłam rano w ogóle. Mają przepięknie tutaj. Dziko strasznie, mi się to strasznie podoba. Ja uwielbiam właśnie jechać w jakieś takie miejsca, gdzie nie jest tak typowo jakby turystycznie, tylko jest też tak bardziej trochę dziko. W ogóle moi rodzice też mają tu jakieś piękne ozdoby i w ogóle... Co to jest? Jak ja wyglądam? To jest jakiś hit. Oni mają jeszcze osobną łazienkę. Też taką w sumie identyczną jak ja mam. Tak mi się wydaje, że ona jest bardzo podobna. Wychodzi się przez takie szklane drzwi. No i proszę bardzo, mamy nasz tarasik. Tutaj jest stół. Tutaj mamy leżaczki. No i basen. Jest po prostu... Nie wiem, to jest jakiś kosmos, naprawdę. A w ogóle to, co jest fajne, to też tutaj na basenie. A proszę bardzo, jest osobna toaleta, także to jest naprawdę spoko, tylko że w tej łazience już może być pająk, dlatego zamykam i idziemy stąd najlepiej.
Także tak by się prezentował cały ten domek i dzisiaj będziemy mieć taki dzień jakby chillu, będziemy sobie odpoczywać, cały dzień jakby nad basenem, zrobimy sobie śniadanie i w ogóle także spoko. Okej, moi drodzy, a więc mamy już koło godziny 19, ja za dużo dzisiaj nie nagrywałam, bo tak naprawdę też nie miałam co nagrywać, dzisiaj był cały dzień taki luźny, siedzieliśmy praktycznie cały czas na basenie, pogoda była taka, trochę pochmurno było, ale było mega ciepło, więc zobaczcie, nawet mimo to, że nie było słońca, to ja się opaliłam, także co dopiero będzie, jak wyjdzie słońce. No a teraz idziemy sobie coś zjeść, bo jest już taka godzina w sumie dość późna, więc czas iść zjeść kolację, obiadę, kolację, coś w tym stylu. I co? I idziemy znowu po prostu sobie na miasto, przejście i ta restauracja, która nam wpadnie w oko, to do niej pójdziemy. No i jutro jedziemy na bardzo fajną wycieczkę. Nie wiem, czy to zobaczycie jeszcze w tym vlogu, czy już w następnym. Wydaje mi się, że jeszcze umieszczę to do tego vloga. Tak mi się wydaje. No, ale jedziemy jutro na wycieczkę, jedziemy na Holbox. Jest to taki zrobiony tak totalnie pod turystów. Ja nie przepadam za zwiedzaniem takich rzeczy, ale to jest naprawdę bardzo ładne. To jest taka właśnie wyspa, na którą się płynie promem. Jest w ogóle 2,5 godziny drogi od nas ten prom, także trochę będzie trzeba jechać, trzeba będzie wstać rano. No i później tym promem płynie się na wyspę. I tam jest naprawdę bardzo ładnie, także takie są plany na jutro, ale to zobaczycie już jutro. W sensie wy to zobaczycie za chwilę, ja to zobaczę jutro. No, a tymczasem idziemy jeść. A więc to już koniec tego odcinka. Dajcie znać, czy taki vlog Wam się podobał. Mam jeszcze przygotowany jeden albo dwa vlogi z Meksyku. Także jeżeli chcecie więcej, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i przede wszystkim pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo to jest bardzo ważne. I jeżeli teraz jesteście pod koniec tego odcinka i odcinek Wam się spodobał, to właśnie subskrybujcie kanał. A ja już się z Wami żegnam i życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie.